Ort de Hai? Ah, shit! Here we go again. Oto jest broń rycerza Jedi. Elegancka broń na cywilizowane czasy. Wiesz, na roboty ćwiczebne może się to nadaje, ale czy na prawdziwych wrogów? No wątpię. Znajdź swoją koleżankę! Zajmiemy się. Nic nie stanie nam na drodze. Rób, albo nie. Próbowania nie ma. A teraz wypełnij przeznaczenie. Niech ktoś pokaże mi moje miejsce w tym wszystkim. Mamy pilną wiadomość od Poe Damerona z floty Republiki. Ogromne podobieństwo. Jak się miewa matka? Unicestwici! Oh, shit! Here we go again. Atakuje pancernik. Dobra, biorę działa na te. Dali, zacznij podejście. Zmiana. Wow, dział to tutaj naprawdę nie żałowali, co? Wiedz, że moja mamusia wcale nie wygląda jak na tym twoim infantylnym rysunku. Jest komitet powitalny! Tak, trzymaj, komandorze Dameron. Wciąż ewakuujemy bazę. Wszyscy dołączyli do floty. Czekamy na kilka ostatnich statków. Jeszcze trochę, Poe. Ewakuacja prawie zakończona. Jeszcze tylko chwila.
Ewakuacja zakończona. Udało się. Się, Paul. Teraz tutaj wszyscy wracajcie, żebyśmy mogli opuścić to miejsce. Nie, pani generał, damy radę! Mamy szansę zniszczyć pancernik! Wycofać się już? To jest rozkaz. A, coś przerywa, przepraszam! Eskadro, czas na bomby! Bombowcy, trzymajcie się blisko. Myśliwce, chronić ich. Nie co dzień mamy szansę zdjąć pancernik, więc jej nie zmarnujmy. Uda nam się, BB-8! Zniszczymy zaraz pancernik! To dopiero będzie coś! Widziałeś, BB-8? Wszystko w twoich rękach!
ojciec, najwyższy wodzu. Mamy ich na bardzo krótkiej smyczy. Potężny Kylo Ren! Zdejmij to, bo wyglądasz absurdalnie. Jesteś tylko dzieciakiem schowanym za maską. Przygotować mój statek! Nieźle, mały! Finn nagi cieknie wąż, co? Finn! Finn, stary! Dobrze cię widzieć! Trzeba ci znaleźć ubranie. Chodź. Jerry. Okej, priorytety, stary. Najpierw może ubranie. Znajdziemy ci kurtkę i spodnie. Gdzieś tutaj musi być jakaś szafka czy coś. Chodź, ogarniemy ci jakieś nieprzeciekające rzeczy. Co? Tutaj nic nie ma. Kto wszystko zabrał? Ta, utrapienie. Ludzie tutaj mają nawyk pożyczania i nieoddawania, ale jak się rozejrzysz po statku, to pewnie gdzieś coś znajdziesz. Tu jest napisane, że ostatnią kurtkę wziął P. Dameron. Chyba gościa nie kojarzę. Kurtka będzie w tamtej szafie. No i spoko. Okej. To wracamy do szafy, żebyś mógł się w spokoju przebrać. Namierzyli nas przez hiperprzestrzeń. To niemożliwe. Róbcie co ja. O. To kto dowodzi? Kolejna w hierarchii jest wiceadmirał Holdo. Dziękuję bardzo. To co robimy? Idziecie na stanowiska i wykonujecie rozkazy. Co ty tu robisz? Tylko coś sprawdzam. Sprawdzasz kapsuły ratunkowe. Nie!
Ta flota jest stracona. Muszę kogoś ostrzec. Rej! Jeśli tutaj wróci, spotka ją to samo. Zgłaszam twoją dezercję. Wcale nie uciekałem. Chcę znaleźć przyjaciółkę i ją ostrzec, że ten statek jest stracony. Skoczymy w hiperprzestrzeń. Mogą nas namierzyć i tam! W hiperprzestrzeni? Tak, a do tego prawie nie mamy paliwa. Aktywne namierzanie. Nawet jeśli to nowa technologia, zasada musi być ta sama. Namierzają nas tylko z głównego statku. Musimy powiedzieć Poe. Nawet jeśli dostaniemy się na Gwiezdny Niszczyciel, to kto wie, gdzie tam mają sterownię? Gość, który ją sprząta. Jak nas tam zabiorę? Będę mogła wyłączyć namierzanie. Kto urządza konkurs strzelecki, żeby otworzyć drzwi? To jedyny sposób, żeby wszyscy trenowali korzystanie z blasterów. Masz tę swoją niewyraźną minę. Co jest? Najwyższy porządek namierza nas z jednego niszczyciela. Głównego. Więc trzeba go wysadzić. Podoba mi się pomysł, ale nie. Wkraść się na pokład, wyłączyć namierzanie. Flota ucieknie, zanim zauważą. Ale jak się wkradniecie na niszczyciel Snowka? Znajdźcie łamacza kodów. Szukajcie czerwonego kwiatu w klapie marynarki. W kasynie. Na Krasnobajt. Paliwa wystarczy na 18 godzin. Śpieszmy się. Będę tu czekał, gotowy do skoku. Canto Bight. Na kantonice. Super! Wiesz, gdzie to jest? Ta. Weźmy kapsuły z hangaru. Ale tym razem bez rażenia prądem, tak? Jeszcze za wcześnie na takie żarty. Tu można parkować? Skup się lepiej. I pamiętaj, ten łamacz kodów będzie miał czerwony kwiat w klapie. Brzmi jak ktoś, kto by spędzał czas w takim luksusowym budynku jak ten. Dobra, czerwony kwiatku. Gdzie jesteś? Popytajmy gości. Może ktoś go widział. Ale niesamowite miejsce. Na mojej planecie nic podobnego nie ma. Pró-
próbowałem namówić strażnika, żeby mnie wpuścił na imprezę do łamacza kodów, ale nie mogłem zrozumieć, co gada. Chyba Twi'lek. Taki duży, macki na głowie. I Chuba de Naga. Chispa Bukupa. Chyba nas tam nie wpuści. No to poszukajmy innej drogi. Czerwony kwiatek. Mistrz łamania kodów. Tak, to są operatorzy promu. A więc jesteście aresztowani za wykroczenie parkingowe 20 na 17. Jeśli łamacz kodów nam nie pomoże z niszczycielem Snowka, co zrobimy? Nie wiem. Nie znasz jakiegoś złodzieja? Mogę pomóc. Co? Ja i kody najwyższego porządku mamy historię. Czy on... Podniesiemy tę pokrywę, uciekniemy przez kanały. Ale nie mamy lin. Trzeba będzie je jakoś zabrać z pokoju straży. Alarm! Jak go uruchomimy, strażnicy będą musieli to sprawdzić. I wyjść ze swojego pokoju, dokładnie. Ja nic takiego nie zrobiłem. Musi być tutaj coś, czym można by obciążyć ten przełącznik. Jakieś pomysły? Finn, powinniśmy aktywować ten alarm, jak chcemy wywabić tych strażników. Sami nic tutaj nie zdziałamy. Ktoś albo coś musi obciążyć ten przełącznik. Kopsniesz się i nas wypuścisz? Będzie to trzeba czymś obciążyć. Widzisz cokolwiek? Jak włączymy alarm, na pewno rozproszymy strażników. Wypuść nas, co? Włączamy ten alarm, czy nie? Zabierz mnie też! Zabolto! Jesteś na...
najlepszym, co mogło mnie spotkać! Jak okradanie bogactw panów powiedzieć jest nielegalne, to mnie zamknijcie i wyrzućcie klucz, ale mi się wydaje, że nie. Ej, na co się gapisz? Osobą? Ci więźniowie robią się coraz lepsi w rękodziele. Koniec skakanka. Lepiej, żeby to było największe zagrożenie, jakie widziało to miasto. To teraz do pokoju straży. Okej, gdzieś tu muszą być. Świetnie. Nasze rzeczy są za tym polem siłowym. To musimy wyłączyć ten generator, prawda? Jesteście strażnikami czy coś? My jesteśmy strażnikami! Wsparcie! Może go zniszczymy? Cokolwiek, byle odzyskać rzeczy. No, to działało. Nawet trochę staro. Patrz! Zamieszki. Tego jeszcze brakowało. Tego nam trzeba. Patrz, wyrzutnie. Nie zostawajmy tutaj dłużej niż musimy. O nie! Ale sobie popełniam nowy przestępstw. Braci!
strażnicy zaraz tu będą. Co teraz? Jesteśmy z ruchu oporu. Na pewno poszli tędy. Podwieźć was? Mistrzu Skywalkerze! Nie będę z tobą rozmawiał. Jestem z ruchu oporu. Przysłała mnie Leia. Potrzebujemy pomocy. Halo! Nie przyjmę żadnej odmowy! Musimy się tam jakoś dostać. Zostaw mnie! Przysłał mnie ruch oporu. Cokolwiek powiesz, nie interesuje mnie to. Ale mistrzu Skywalkerze... Zawsze jesteś taka denerwująca. Nie wiem. Czemu nie chcesz mnie wysłuchać? Słuchaj, jesteś miłym dzieciakiem, ale nie jestem zainteresowany. Mistrzu, chodzi o najwyższy porządek. Wiem, że mnie słyszysz! To ważne, proszę! Jak się nazywasz, dzieciaku? Rej. Skąd jesteś, Rej? Znikąd. Nikt nie jest znikąd. Jacku. Niech będzie, to się liczy jako znikąd. I może powinnaś tam wrócić. Skoro musisz za mną chodzić, to może się chociaż przydaj. Zgubiłem butelkę na mleko. Idź ją znajdź i mi przynieś.
Dzięki. Tylko sobie nie myśl, że to znaczy, że mam u ciebie dług. Znam to miejsce. Oryginalne teksty Jedi. Czemu tu jesteś? Jakaś część mnie zawsze tu była. Chcę, żeby ktoś pokazał mi moje miejsce we wszystkim. Nie. Trzy lekcje. Wyjaśnię ci sztukę Jedi i czemu musi się skończyć. Gotowa zacząć szkolenie? Usiądź. Sięgnij. Oddychaj. Co widzisz? Wyspę. Jest jeszcze coś. W głębi wyspy. Ciemne miejsce. Wzywa mnie! Oprzyj mu się! Poszłaś prosto w kierunku mroku. Ta jaskinia. Muszę zobaczyć, co tam jest. Huh?
przyprowadzisz mi Skywalkera. Widzisz moje otoczenie? Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Ja nie widzę twojego. Spóźniłeś się. Przegrałeś. Znalazłam Skywalkera. Opowiedział ci wszystko? Jak zniszczyłem świątynię, wyczuł moją siłę. Jak wyczuwa twoją. Bał się. Nie jesteś sama. Ty też nie. Dość! To prawda? Przez ciebie taki jest! Opuść tę wyspę! Co się stało? Chciałem go szkolić, przekazać swoją wiedzę. Snoke zdołał go już spaczyć. I mnie zdradził. Ben, nie! Jeśli mu pomogę, Ben Solo powróci. Rey, nie rób tego. Więc w tobie nadzieja. Skończę z tym wszystkim. Tak, Bena Solo straciłeś. Ale Rey nie możemy. Rozmawiam z Benem. Jest w nim nadal dobro. Wiem, Chewie, ale muszę spróbować. Nie musisz tego robić. Czuję twój wewnętrzny konflikt. Rozrywa cię. Moje sumienie jest czyste. Nie. Nadal cierpisz. Czuję to. Nadal cierpisz. Mój panie. Zaraz panu otworzę, panie Kylo. To twój standardowy strój? Widzimy się z najwyższym wodzem. Jest stosowny do okazji. Ale już komunikacja poprzez moc wymagała zdjęcia koszulki.
Zaskoczyła mnie. Dość już. Najwyższy wódz nas oczekuje. On pewnie ma koszulkę. Mam wrażenie, że ścigamy ten ruch oporu od zawsze. Nie wszyscy władają mocą, wiesz? Może tak trochę szacunku dla starej, dobrej pracy fizycznej. Czemu to nie działa? Zabytkowy złom. Marne okablowanie. Działa to podłączał czy jak? Dokumenty, proszę. Mój panie, serdecznie przepraszam. Proszę kontynuować. I nie niszczyć mojej konsoli. Ben, kiedy zetknęliśmy dłonie, widziałam twoją przyszłość. Jej kształt. Nie ugniesz się przed Snowkiem. Pomogę ci. Ja też coś widziałem. I dzięki temu wiem, że kiedy przyjdzie ta chwila, to ty zmienisz strony. Staniesz u mojego boku, Rey. Niekompetentni serwisanci. Mówiłem, żeby to naprawili! Dołącz do mnie i to naprawimy. Wiem, co robisz. Może jednak ty dołączysz do mnie i to naprawimy. Nie możemy po prostu razem? Dobra, ale i tak do mnie dołączysz. Widziałem to. Będziesz mogła wyjaśnić najwyższemu wodzowi, czemu zniszczyłaś nam kuchnię. A bo to moja wina? Chodź. Wiem, co muszę zrobić. Wszystko w porządku? Na razie!
Nic się nie stało. Wszystko gra. Wszystko tam u ciebie dobrze? O mnie się nie martw. Nosicie hełmy. Czemu ja nie mogłem? Hej, przygotuj się! Flota! Dążymy uratować flotę! Rej! Dołącz do mnie. Możemy objąć władzę i zaprowadzić nowy porządek. Nie rób tego, Ben. Chodź. Znaleźliśmy. Jakiegoś. Dasz sobie z tym radę, tak? Ukrywam nas. Nie powinni nic widzieć. Na pewno nas nie widzą?
wszystko będzie dobrze. A jak nie, długo się nie będziemy martwić. Jeśli nie zauważyliście, nie wyglądamy jak najwyższy porządek. Jak się dostaniemy do tego pomieszczenia z lokalizatorem? Będziemy się musieli wkraść do pralni i pożyczyć przebrania. Jest zaraz przy głównym korytarzu. Chodź! Ten korytarz patroluje żołnierz. Musimy się go pozbyć. Nie narobimy tak hałasu? BB-8, może nam zorganizujesz jakąś dywersję? Chyba warto spróbować. To tutaj! Pralnia! Musimy się tam szybko dostać, zanim szturmowcy nas zauważą. Szybko! Ten strażnik wraca! Aha! Ha? Ha? Skoro przebranie jest, to dokąd idziemy? O tam. Myślisz, że te przebrania wystarczą? Zachowujcie się tylko swobodnie, ale nie za swobodnie. Jak będziemy na miejscu? Ile zajmie ci otwarcie drzwi? Parę sekund. Witam, szanowni państwa. Mogę przytrzymać te drzwi? Nie wierzę, że te przebrania działają. Słucham panią? Nic. Wracaj do pracy. Tak jest. Weszliśmy! Nie wierzę, jesteśmy! To bierzmy się do roboty. Ręce w górę! Rzućcie broń, już! Dogadałem się. Transportowce właśnie wystartowały z krążownika. Otworzyć ogień. Transportowce są bez broni, bez osłon. Nie mamy szans! Oh. Na ciebie też już czas. Ktoś musi tu zostać i pilotować krążownik.
M2187. Jak dobrze, że wróciłeś. Nie dosięgniemy jej stąd! Może nie musimy? To miejsce jest niebezpieczne. Wykorzystajmy to jakoś. Miło patrzeć, jak uciekacie. Niczym szczury z tonącego statku. Padma! Jeszcze ten statek naprawdę nie przetrwa? Cicho! Wszystko się tutaj rozpada. Ciekawe, czy można by zrobić tak, żeby coś z tego pospadało na Padmę. Hełm może jest im twardy, ale nie na tyle, żeby wytrzymać lądowanie myśliwca Taj. Tak sobie myśli, że Fazma nie powinna stać zaraz pod tymi myśliwcami Daj. Wiszącymi myśliwcami to poważne zagrożenie dla zdrowia. Dużo ich tutaj jest. Wow! BBA! Jesteś najlepszy! Zatrzymać tę maszynę! Już! To koniec twojego buntu. 2187. Nie wydaje mi się.
Pójdziesz na dno z tym statkiem, panie. Bezpiecznikiem można by to naprawić. Bezpiecznik! Włączmy z powrotem ten taśmę. Ale rebeliancki. Tam dalej jest prom! Musimy iść! Bierzmy jakiś prom i się wynośmy! Próbują uciec! Jakoś się przedostaniemy. Zobaczysz. Kabriolet AT&T. Ale super! Się stało. Dziewczyna uciekła statkiem Snooka. Skończmy to. Niech żyje najwyższy wódz. Co to jest? Planeta zwana Krayt. I tam jest baza? Opuszczona, ale dobrze uzbrojona. Lecą zamknąć grodzie. Nie, to my! Ciągle żyjecie! To wszystko, co zostało? Aś mały! O, jak dobrze cię widzieć! Wykorzystajcie całą pozostałą moc do nadania sygnału alarmowego na rubieże.
Czekaj, chyba nie liczysz na mnie, co? Nic nie poradzę. Musimy szybko nadać ten sygnał alarmowy, ale antena nie ma zasilania i jest zwrócona w złą stronę. Pomożesz nam? W sumie chyba możemy użyć tego zasilacza. Teraz się za bardzo nie przydaje. Skoro rzeczy działają, to wiesz, jak one właściwie działają? Bo zostawiłem instrukcję na Radusie. Hej, udało ci się to chyba uruchomić. Nieźle. Ale sama antena jest trochę nie tego. Możesz wejść na dach i ją naprawić? Nigdy nie zgadniesz. Właśnie odebrałem nowe dane. Pojęcia nie mam, wybacz. Wszystko działa, tak jest! Praca zespołowa na piątkę! Sygnał alarmowy jest transmitowany. Tylko co będzie, jak nikt nie odpowie? Nie, na pewno odpowiedzą. Wcale się nie martwię. Finn, podejdź tutaj. Będziesz chciał to zobaczyć. Miałem aktualizację, tak jak moje istnienie znów ma sens, najwyraźniej.
Trzeba zniszczyć to działo. Jednostki lądowe, otworzyć ogień! Luke. Przykro mi. Wiem. Cieszę się, że tu jesteś. To koniec. Skywalker próbuje nam zapewnić przetrwanie. Za mną! Wróciłeś powiedzieć, że mi wybaczasz? Uratować mnie? Nie. Działa? Pełna siła ognia! Zrozumiano. Ognia! Zawiodłem cię, Ben. Musi być stąd jakieś naturalne wyjście, którego nie ma na mapach. Nie! Zniknął! Wejdziemy jakąś inną drogę. Nie wiemy, w którą stronę poszło. Nie jest w najlepszym stanie. No, budujemy wierkło, zmienimy baterię i będzie jak nowa. Cameron, wszystko pod kontrolą? Tak, ja tu rządzę, prawda? Nie ma się tym martwić!
Tak, Nowa. Nie powiedział. Na pewno jak się dzisiaj obudziłem, to nie myślałem, że będę kogoś przenosił przez bezdenny wąwóz. Przegrał. Wojna się skończyła, a kiedy skończę z tobą, nie będzie więcej Jedi. Niesamowite. Każde słowo z tego było nieprawdą. Widzę, że nie wyszedłeś z wprawy. Ile do celu? Jak? Co się dzieje? Rebelia dziś się odradza. Wojna dopiero się zaczyna. A ja nie będę ostatnim Jedi. Mistrz rycerzy... Halo! Podnosić kamerę. Zniszcz mnie w złości, a zawsze będę z tobą.
Taki sam jak ojciec. Nie teraz. Odejdź no. Wróć później. Dziękuję. Nie. Do zobaczenia, młody. Nie! Luke przepadł. Czułam to. Ja też. Jak my teraz odbudujemy rebelię? Mamy wszystko, czego trzeba. O tutaj. Natigate! Tantoina!